Kolędowanie w trudnych wojennych czasach. 28 stycznia odbyła się prezentacja śpiewnika kolęd kresowych w Katedrze Lwowskiej. Zawiera on kolędy kresowe, które wykonywane są po dziś dzień przez Polaków zamieszkujących tereny położone w pasie od granicy polsko-ukraińskiej, jadąc przez Mościska w kierunku Lwowa. Obszar tzw. ziemi mościskiej to dziś największe skupisko ludności polskiej na terenie Ukrainy. Wciąż żywe są tu tradycje kolędnicze, których nie udało się zniszczyć władzy radzieckiej. Zbiór kolęd kresowych to projekt, który ma na celu przywracanie pamięci o kulturze religijnej i duchownej miejscowych Polaków. Wielu z nich walczy obecnie na froncie, inni angażują się w koordynowanie pomocy humanitarnej, która z terenów przygranicznych wysyłana jest na wschód Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Ojciec Święty często o tym mówię, Jan Paweł II zawsze widział w kolędach, w naszych pieśniach takich religijnych, głęboką treść biblijną i teologiczną. Te kolędy nieraz nawet cytował podczas swoich homilii, nieraz nawet zakolędował. I od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, nie do Trzech Króli, tak, do Trzech Króli, zawsze był wieczór kolęd przez godzinę, półtora godziny. Każdego wieczoru zapraszał kilka gości na kolację, a potem było kolędowanie. Wieczór z dobrym, patrząc za Bogiem.